jest trochę tak, że ta reforma polega na tym, że rząd naważył piwa, a samorządowcy będą chcieli to piwo wybić i tutaj skupiamy się na samorządowcach. Tak jakbyśmy już z góry odpuścili walkę o kształt tej reformy. 10 października ZNP organizuje protesty przeciwko tym zmianom. Wbrew pozorom w Polsce władza ta centralna nie ma poczucia takiej wielkiej siły. To pokazała wielka mobilizacja pracowników sektora ochrony zdrowia. Ja myślę, że jest niezmiernie ważne, żeby także ZNP, który jest największym związkiem zawodowym w sektorze publicznym, jednak aktywnie wziął udział w tych protestach. I moim zdaniem to, co jest największym problemem do tej pory, a co wydaje mi się, że już w ochronie zdrowia troszeczkę zaczyna się to zmieniać, znaczy, żeby pokazać, że nauczyciele mają wspólny interes razem z rodzicami. Znaczy, kwestią zasadniczą, tutaj patrzę na pana, to jest to, żeby 10 października nie sami nauczyciele maszerowali w tych pochodach, ale także, żeby komitety rodzicielskie, rady rodziców się do tego dołączyły, żeby także rodzice widzieli wspólny interes w tej walce ZNP jako walkę o interesy własnych dzieci. Wydaje mi się, że to jest także w interesie samorządowców. Brak tych sojuszy społecznych, moim zdaniem, powoduje, że ten sektor publiczny jest właśnie z roku na rok coraz bardziej osłabiany, za co płacą cenę nie tylko pracownicy, ale także my wszyscy jako obywatele. Dlatego chciałem zaapelować o aktywny udział w protestach 10 października. Dziękuję bardzo.